Pastor pozywa cukiernię, bo nie chciała udekorować tortu antygejowskimi hasłami. Ta bardzo znana peruwiańska cukiernia w Denver stoczy bitwę w sądzie po tym, jak jej właścicielka odmówiła wykonania antygejowskiego tortu. I really think that I should be the one putting the complaint against him because he has a very discriminated message. To Marjorie Silva, cukiernik. Staje w bitwie przeciwko Billowi Jack, ewangeliście, który twierdzi, że Marjorie dyskryminuje jego religię. Kobieta twierdzi, że Bill przyszedł do jej piekarni w marcu 2014 roku i zamówił tort w kształcie Biblii. Po czym poprosił, by tort udekorować znakiem, na którym przekreślona jest dwójka mężczyzn, trzymająca się za ręce. Więc Marjorie odpowiedziała nie, no prawie. Zaoferowała, że upiecze tort i da mu narzędzia do napisania czegokolwiek na jego powierzchni. Ale Bill nie był usatysfakcjonowany i powiedział, że wróci z prawnikami. Tego samego dnia pojawił się w piekarni jeszcze dwa razy. Kilka miesięcy później, w czerwcu, kobieta otrzymała zawiadomienie, że sprawa jest w sądzie i jest oskarżona o dyskryminację religijną. Werdykt jeszcze nie zapadł. Marjorie dostała sporo wsparcia od klientów i znajomych. Bill, współzałożyciel chrześcijańskiej grupy Worldview Academy, nie odpowiada na pytania prasy. Jedynie raz wspomniał publicznie, że poczuł się zdyskryminowany, ale z kolejnymi komentarzami chce poczekać do zakończenia sprawy.